Hej moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie katalogu Avon. Dzisiaj będziemy razem przeglądać katalog numer 6, czyli katalog na czerwiec 2023. Jest to wersja angielska, moi kochani. Więc zobaczmy, co kryje się w nowym katalogu. Na stronie drugiej, trzeciej tak naprawdę, bo to już jest strona trzecia i czwarta bodajże w katalogu, a nie, czwarta i piąta nawet. Ale na początku katalogu jest tutaj taka jakby rozpiska, gdzie Avon pokazuje nam dostępne w tym momencie w ofercie podkłady. Mamy po lewej stronie dwie nowości, czyli podkład w kompakcie z PowerStay i podkład Flawless Match. Ten podkład mam, ale jeszcze nie zdążyłam go dla Was przetestować. Dużo się u mnie działo w zeszłym tygodniu i niestety nie miałam jak, ale obiecuję, że w przyszłym tygodniu powinien się ten test na moim kanale pojawić. Natomiast Flawless Match już jest u mnie na kanale, bo ten podkład pojawił się u nas miesiąc temu, więc spokojnie, jeżeli chcecie zobaczyć sobie test, to zapraszam na mój kanał. Kolejnym podkładem to podkład Serum, czyli ten, który ma mieć jakieś tam połączoną pielęgnację, może w ten sposób. Jest też ten tradycyjny PowerStay w płynie, jak i też podkład w kompakcie, ten taki, który już był, ten taki tradycyjny, że tak powiem. No to tyle, jeśli chodzi o rozpiskę podkładową. Tutaj każdy podkład ma krótki opis, w ilu występuje kolorach czy odcieniach, jakie ma wykończenie, czyli takie, no mówię, taka rozpiska podkładowa. Jedziemy dalej. I tutaj już mamy naszą pierwszą nowość, czyli podkład w kompakcie z serii PowerStay. Wy już go macie, więc nie będę może za dużo na ten temat mówić. Znacie go pewnie, bo u Was pojawił się on dobrych kilka miesięcy temu, więc pewnie już zdążyliście go sobie przetestować, także myślę, że ten test, który się trochę spóźnia na moim kanale, nie jest jakoś super wyczekiwany. Ale tak, pojawił się i u nas, jest w tym momencie za 9 funtów, będzie kosztował 12,50, z tego co tutaj widzę. Tak. Oszczędza Ci 3,50, także jestem go ciekawa. Trochę się boję, bo chyba zamówiłam sobie zbyt ciemny kolor, ale zobaczymy, jak to będzie. Na kolejnej stronie Flawless Match. Tutaj też nie będę się za dużo rozgadywać, bo wszystko, co na ten temat powinniście wiedzieć, to już Wam powiedziałam tak naprawdę w poprzednim przeglądzie. Kolejne podkłady, czyli tutaj mamy Serum Foundation i PowerStay, ale w postaci tej płynnej. 8 i 9. Wszystko jest w takich nie za dużych, ale jednak promocjach. I tutaj mamy pozostałe podkłady w kompaktach. To jest ten rozświetlająca wersja. Tutaj jest matowa wersja. Za 10,50 każdy. Jest też puder. Wiecie, że nigdy nie zwróciłam uwagi na puder. Nie wiem dlaczego, ale Flawless Mattifying Pressed Powder. Ewidentnie to nie jest nowość, bo nie ma tutaj żadnego znaczka z nowością. Natomiast ja nigdy nie zwróciłam uwagi na to, że Avon ma taki właśnie prasowany puder. Nie wiem gdzie on się chował, ale proszę, jest 8,50. I na dole macie puder mineralny. A tutaj korektor. Korektor oczywiście z Flawless Match po lewej stronie, czyli ten nowy. Już nie jest niestety w nowej cenie. Już jest w cenie tej pełnej, czyli 8 funtów. Ale po prawej stronie mamy korektor z PowerStay, który jest moim zdaniem równie dobry, a może nawet i lepszy, bo chyba ma nieco lepsze krycie. Natomiast ja lubię obydwa. Teraz tylko, tak jak mówię, ten Flawless Match, on jest bardzo, bardzo lekki. I dlatego chyba ja go tak bardzo lubię, bo naprawdę pod okiem nie czuć go w ogóle. Ale też i krycie ma takie, bo to jest dość taka wodnista konsystencja, bym powiedziała. W przeciwieństwie do PowerStay, który jest nieco bardziej kremowy, to tutaj naprawdę jest bardzo lekka konsystencja. Także moim zdaniem warto wypróbować obydwa i wybrać sobie taki ulubiony. Ale jeżeli potrzebujecie większego krycia, powiedziałabym bardziej PowerStay niż Flawless Match.
dlatego że Power Stay jest tylko w tych pięciu kolorach, odcieniach. Bo tutaj naprawdę Flawless Match postarał się, no my mamy w 15 bodajże, czy nawet 18, a u Was jest tylko w 8, z tego co pamiętam, ale tutaj tak jest, no wiecie, jak na korektor 8 odcieni, bogato. Na kolejnej stronie mamy różę, cream blush, nadal tutaj występuje w katalogu za 6 funtów. Tych tutaj Wam produktów nie polecam, ten bronzer jest moim zdaniem nie najlepszej jakości. Tego różu kwadratowego nigdy nie miałam, ale wiem, że piszecie mi, że jest naprawdę dobry. Na kolejnej stronie mamy primery, mamy ten rozświetlacz Glow On, którego ja nie polecam. Są dużo lepsze rozświetlacze w dużo lepszej cenie na rynku. Perełki brązujące. I powiem Wam, że tych perełek brązujących w katalogu na pewno nie było. Bo gdyby były, to bym o tym wiedziała i bym sobie je zamówiła. A tutaj jest, nagle pojawił się w katalogu z tym takim zegareczkiem, taki jak jest u Was, że ostatnia szansa na zakup. Ale tych perełek nie było w katalogu, na pewno nie. No chyba, że naprawdę były tak dobrze ukryte, że ja ich nigdy nie zauważyłam. Nie wiem, chyba naprawdę usiądę i zacznę przeglądać wszystkie katalogi po kolei, żeby zobaczyć, czy gdzieś on był jakoś ukryty, może ja nie zauważyłam. To jest taka trochę dziwna sprawa, wiecie, z tymi kuleczkami i w ogóle, no ale dobra, jedziemy dalej. Zagadałam. A tutaj mamy jakiś zestaw dostępny, Create Your Perfect Base, 4 produkty za 20 funtów, warte 34 i tutaj jest... Tak, to jest ten nowy Power Stay w kompakcie, podkład. Do tego mamy puder brązujący, rozświetlacz, ten Glow On Highlighter i mgiełkę utrwalającą. I te wszystkie cztery kosmetyki z 20 funtów. Osobiście ta mgiełka jest ok, tylko że ma dziwny zapach. Natomiast ani nie polecam tego pudru brązującego, ani nie polecam tego rozświetlacza. Miałam oba i uważam, że no za tą cenę, którą Avon chce za te kosmetyki, na pewno możecie kupić sobie dużo lepsze produkty w drogerii. I tutaj nie jestem przeciwko Avon, tylko po prostu mówię tak, jak jest. Więc ten zestaw, no me. Dalej, moi kochani, mamy lakiery. I znowu mamy porównanie do lakierów Max Factor, Nailfinity Gel Nail Polish i nasze tutaj Avonowe Gel Shine Nail Enamel. Także jest tutaj porównanie, tak jak u Was jest tylko porównanie bez zdjęć, takie wiecie, że tyle i tyle procent uznało, że na przykład dane lakiery są lepsze lub porównywalnie dobre z wysokopółkowymi. Tak tutaj u nas jest konkretne porównanie, zresztą już Wam to mówiłam. Jest oferta 2 za 8 funtów. Jeżeli macie ochotę. Na kolejnej stronie mamy kolejne lakiery, tym razem 60. I zobaczcie, u góry mamy zestaw 6 nowych odcieni. Dlaczego robię tak nowych? Bo część z nich jest nowa, na przykład ta zieleń Drama Green i Unreal Orange. To są faktycznie nowe kolory, bo ani nie mieliśmy takiej zieleń, ani takiego pomarańczu. Dalej jest Iconic Red. Nie wiem, bo tutaj jakieś czerwienie wcześniej były i on jest bardzo podobny na przykład do, przynajmniej tutaj na tym, wiecie, na tym próbniku, do, który tutaj jest, do tego. Dlatego, że ten chyba jest bardziej w różu, bo to jest Fun and Fuchsia, a ten jest pewnie bardziej czerwony. Dalej mamy Shopping Spree, który znowu jest bardzo podobny do Strawberry Margarita, albo do tego Pink Squad. Obydwa kolory są takie dość podobne, ale wiecie, to są tutaj próbniki w katalogu, one zawsze tak wyglądają. Potem mamy Cotton Candy, bardzo, bardzo różowy róż. I Hurried Lilac. I ten Hurried Lilac to na pewno nie jest nowy kolor, bo ja Hurried Lilac miałam na samym początku, jak się chyba te 60-tki pojawiły. I on potem zniknął z katalogu na trochę. I teraz jest jako nowość.
To nie jest wcale nowy kolor, chyba że coś zmieniło się może w formule, nie wiem. Natomiast Hurry Lilac to nie jest nowy kolor. Ja nawet mam dwa te lakiery, bo jeden sobie kupiłam na samym początku, jak te 60 się pojawiły, a drugi dostałam w jakimś tam takim pakiecie, takim prezentowym. Będą wycofywane dwa inne kolory. Tutaj macie Coco Dreams i Lean and Green. Szkoda, bo ten Lean and Green to jest naprawdę taka ciemna zieleń, bardzo piękny kolor, idealny na jesień. No, domyślam się, że zastępuje go ten soczysty tutaj kolor na wiosnę. Idziemy dalej. Dalej mamy odżywkę. Tutaj nie ma żadnych specjalnych ofert, więc nie będę Was tutaj zatrzymywać i idziemy dalej. Kolejna nowość w katalogu. Mamy tusz do rzęs Delightful, który pokazywałam Wam w moim zamówieniu. Znowu coś, co będę testować razem z tym podkładem z Powerstay. Natomiast no, na razie jeszcze nie miałam okazji. Otworzyłam go, więc wiem, że szczoteczka jest ogromniasta. I tutaj Asia pisała mi, że to ma być zastępstwo dla Euforii. Tusz Euforia, nie wiem, czy pamiętacie. On w naszym katalogu zniknął już jakiś czas temu, nie powiem Wam dokładnie kiedy, ale już jakiś czas temu Euforia zniknęła. No i teraz mamy Delightful. Także będę testować, zobaczymy, czy wart, czy nie. On jest u nas w dwóch wersjach, zresztą u Was chyba też jest ta wodoodporna i zwykła i obydwie wersje są w dwóch kolorach, brązowym i czarnym. 7 funtów każdy. Na kolejnej stronie mamy Unlimited, też za 7 funtów. Jest tutaj malutka promocja, bo one są zawsze po 9, także no, ale widzę, że ceny się mniej więcej wyrównały, bo u Was w katalogu te tusze też były w takich cenach 36-35, więc to jest no, takie 7 funtów nasze, to u Was jest takie 35 zł, więc tak jakby ceny się wyrównały, bo wiem, że tusze u Was były dużo, dużo tańsze. I tutaj mamy wszystkie pozostałe. Jeszcze nadal w katalogu kolekcja Viva La Pink, ale już jest, zobaczcie, tutaj z zegarynką, czyli ostatnia szansa na zakup w regularnej sprzedaży. Dalej mamy cień w kredce z Powerstay. Tutaj nie ma żadnej oferty, więc jedziemy dalej. Różne kredki i konturówki. Tutaj znika nam jeden odcień z tych takich kredek do rozcierania z tą gumeczką taką na końcu. Ulubione kredki wszystkich to są glimmer sticky. Ja je polecam. Kredki są naprawdę mega miękkie, ale są przy tym bardzo też trwałe, więc to jest taka, to jest taki trochę paradoks, dziwna sprawa, bo naprawdę można by pomyśleć sobie, a jak jest coś tak bardzo miękkie, to nie będzie się trzymało, ale uwierzcie mi, że one są naprawdę trwałe, nic się nie ściera, nic się, tak jakby wiecie, nie rozpływa, naprawdę polecam te kredki, bo one są w świetnej cenie, teraz akurat promocji żadnej nie ma, ale jak jest, bardzo często są za 3,50 czy 3,75, to warto kupić, bo takiej jakości kredek do oczu za taką cenę raczej nie kupicie. Produkty do brwi. Tutaj też mała promocja, 4,50 za tą taką trójkątną kredkę do brwi. Pomada 7 funtów. Ona u Was była dużo, dużo droższa, ta pomada z Powerstay, o ile dobrze pamiętam, tak jakoś zwróciłam uwagę. No i zobaczcie, pojawił się tutaj właśnie przeźroczysty w ofercie Brow Boost, który ja sobie oczywiście zakupiłam. Jest ok. Mam wrażenie, że nie jest aż tak bardzo utrwalający jak te kolorowe żele. Natomiast daje radę. Daje radę w zupełności, tak. Także opłaca się kupować go jak jest w promocji, wiadomo. Ale bez promocji też myślę, że cena nie jest jakaś tragiczna. Moje ulubione błyszczyki na to lato naprawdę wspaniałe błyszczyki, piękne kolory, nawilżają, usta wyglądają soczyście i świeżo, tak jak właśnie powinny wyglądać na lato. Teraz mała promocja, 4 funty zamiast 7. Mamy tutaj pozostałe produkty do ust, High Dramatic Matte Lipstick za 8, czyli znowu mała promocja. Jest też Ultra Shimmer Lipstick za 6, tutaj
a reszta tak jak zawsze. U, tutaj mamy znikające kolory w ultrakremowej szmince. I tutaj te dwa takie bardzo ciemne kolorki znikają. Fajne, że u nas też wprowadzili te zegareczki, naprawdę fajne, bo wcześniej to takie były tylko gwiazdeczki małe, trzeba się było naprawdę przyglądać i często można było nie zauważyć, a tutaj widzę, że teraz te zegareczki są świetnie zrobione. Divine Twig też będzie znikać z ultramatowej odcień. Także tak. I w promocji jest też konturówka do ust za 4 funty. Już też warto, bo ta konturka też jest bardzo fajna. Power Stay, tutaj pomadka w płynie matowa. Ja jej osobiście nie lubię, ale jeśli ktoś lubi, to jest za 7,50 obecnie. Olejki zawsze polecam. Teraz są za 5. Także bardzo fajna cena. Muszę sobie jeden kupić, bo ja lubię mieć taki jeden w zapasie na zimę, a teraz otworzyłam jeden, który już miałam w zapasie i jeszcze go nie uzupełniłam. Kolejna nowość, którą też Wam pokazywałam w moim zamówieniu, jest to ta wulkaniczna skałka, wulkaniczny kamień. Nie wiem, jak to w ogóle nazwać. To się nazywa Volcanic Rock. Nie wiem, jak będzie u Was nazwane, bo wiem, że u Was też się pojawi ta dziwna rzecz. Nie wiem, ale ja miałam wrażenie, że to zostawiało jakiś taki dziwny, pudrowy osad. Nie wiem nawet jak to, nie wiem. To podobno ma być coś, co możemy użyć do zmatowienia skóry, czyli do zebrania nadmiaru sebum, czyli tego takiego, wiecie, tłuszczyku, który wydziela nasza skóra. I możemy to opłukać pod wodą i używać wielokrotnie. Natomiast jak ja to otworzyłam pierwszy raz, to zostawiło mi na skórze taki, no, proszek dziwny. Więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to jest nowe i trzeba by to umyć przed użyciem. Nie wiem, bo tutaj nic nie jest napisane na ten temat. Tyle tylko, że jest to produkt do matowienia skóry, że jest on właśnie wielokrotnego użytku, że jest wykonany z, no powiedzmy, skały wulkanicznej. I tyle. Ma, to też jest dość ciekawe, bo ma być wielokrotnego użytku, ale tutaj jest napisane, że wystarcza na 180 myć. Czyli tak naprawdę jest, no, 180 użyć. Więc nie rozumiem, jak, jeżeli jest, nie wiem, dlaczego tak ta kulka ma stracić swoją użytkowość. Nie rozumiem. Ale okej. Czyli tutaj jest też napisane, że możecie używać na takiej czystej skórze lub na nałożony makijaż. Okej. 6 funtów będzie kosztowała w katalogu. Jedziemy dalej, moi kochani. Dalej tutaj mamy serię Aimee. Nie ma żadnych promocji, więc jedziemy dalej. Produkty z różową wstążką, czyli tutaj na akcję walczącą przeciwko rakowi piersi. Tutaj mamy świeczkę. Nie ma ceny ta świeczka. A nie, jest 7 funtów tutaj z tej strony. Kolejne porównanie, tym razem, tak jak Wam mówiłam już wcześniej, porównujemy Renewal Power Serum do serum z Estée Lauder. I jak już Wam mówiłam wcześniej, u nas te porównania to są takie dosłowne, u Was to takie tylko, o właśnie, tak jak na przykład tutaj mamy 85% uważa, że to serum jest tak dobre, czy jest tak kochane, tutaj jest akurat użyte słowo, że jest kochane, tak samo kochane jak właśnie serum Estée Lauder. No okej. I serum jest za 19,50 w tym momencie. Kremy z serii Aimee, tutaj znowu nie ma promocji, tak jak widzicie, te są za 15 każdy, te za 16 każdy i te za 18 każdy. Produkty z witaminą C, to znaczy kosmetyki z witaminą C z Aimee. I mamy produkt, który zostanie wycofany, właściwie zostanie zastąpiony, bo wiecie, u Was też pojawiła się ta mikrodermabrazja i domyślam się, że znika, to jest też jakiś taki
produkt eksfoliujący. On się nazywa Warming Peel Exfoliant i domyślam się, że to znika na rzecz pojawienia się właśnie tej mikrodermabrazji. Także tak to wygląda, moi kochani. Sensitive Plus linia. Mamy tutaj małą promocję na kremowy produkt do oczyszczania twarzy. Mamy tutaj 2 funty obniżki, czyli 5 kosztuje w tym momencie, jak i też krem do twarzy z 18 na 14 w tym momencie. A tutaj mamy te podwójne kremy pod oczy, na oczy. Serum z kwasem hialuronowym, tym 3,5%. Jest za 14 z 20. To jest faktycznie promocja. Dalej mamy tutaj coś, co swoją drogą wiem, że zostanie też zastąpione, bo w naszym first looku dla konsultantek była informacja. To serum, krem do twarzy, szyi i dekoltu ma być zastąpiony jakimś innym kosmetykiem. Dalej mamy tutaj wody micelarne z serii Eniu, no i wszystkie pozostałe kosmetyki. O, proszę, kolejne zegarynka tutaj do tego produktu z konopią. I co wycofują? Aha, ten olejek do oczyszczania, olejek, który zamienia się w mleczko. Ok, ostatni raz w regularnej sprzedaży, także jeżeli ktoś lubi, to kupujcie, bierzcie. Tutaj mamy krem koloryzujący z Nutra Effects. Nie ma żadnych promocji, więc jedziemy dalej, moi kochani. A tutaj mamy promocję, 2 kosmetyki za 5,50, seria Avon Nutra Effects. Tak jak widzicie, te kosmetyki, które są tutaj na tych dwóch stronach, czyli wersja, ta seria Matte, Radiance, Soothe i Nourish, tak jak tutaj są pokazane. Dalej mamy nowość. Mamy nowość Purifying Charcoal Jelly Cleanser, czyli jakaś oczyszczająca galaretka, tak mi się wydaje, za 3,50 z serii Clear Skin. I wchodzimy w dział perfumeryjny. Mamy Faraway Beyond. Wiem, że pojawi się nowy zapach z serii Faraway. Spoil alert. Tak, i jestem go bardzo ciekawa, bardzo ciekawa. Także tak, 14 funtów mamy obniżkę z 16. Także jeżeli ktoś lubi, to dobra okazja do zakupu. Mamy też Today, Tomorrow, Always. Wersję Today. Po tej stronie mamy Attraction. Też w takich małych promocjach 2-3 funty obniżki. Po lewej stronie mamy zestawy Eve Confidence, Eve Truth i Eve Privé. Każdy z zestawów za 17,50 i tutaj też mamy Eve Become. Tyle tylko, że ten zestaw jest nieco inny, bo tutaj mamy butelkę z perfumetką, a po lewej stronie mamy butelkę z balsamami. Także taka różnica. I kontynuacja z Faraway. Tutaj mamy wersję tą podstawową, klasyczną. Faraway za 12. Tutaj mamy wersję Glamour za 12. Dalej mamy nowość, którą też pokazałam Wam w moim... Wybaczcie. Ostrość mi uciekła. Mam nadzieję, że poprzednie było widać. Na kolejnej stronie mamy pierwszą nowość perfumeryjną, która pojawiła się też i w moim zamówieniu. Nomen omen. Pur Blanca Hope. Nadal nie wiem, czy mam sobie tą butelkę zostawić. Podoba mi się ten zapach. Jest taki nieco inny od wszystkich pur blanek, które do tej pory wąchałam. Jest to oczywiście zapach kwiatowy, tak jak na pur blankę przystało. Wszystkie pur blanki są bardzo kwiatowe, ale ona ma taką delikatną nutkę takiego ciepła, takiej słodyczy, ale nie obezwładniającej słodyczy, także nie wiem, mnie się bardzo podoba ten zapach. A że kupiłam ją za 5 funtów, to chyba sobie zostawię, bo teraz w katalogu jest za 8, potem będzie za 10, także także tak, chyba sobie zostawię. Ja zużyję kiedyś tam, ale zużyję.
Ostatnio dobrze mi idzie z używaniem zapachów, tak notabene. Dalej mamy, kochani, Love You, które pojawi się też i u Was w katalogu. Czy pojawiło się, no bo już mamy czerwiec, jest dzisiaj 1 czerwca, także kiedy to nagrywam, więc tak, pojawiło się też i u Was to Love You. Dajcie mi znać, jak się Wam będzie ten zapach podobał. Dalej mamy Little Black Dress, mamy tutaj wersję 50 ml i wersję 100 ml, 50 za 12, a 100 ml za 20, więc nie ma tutaj jakiejś dużej oszczędności, no bo gdyby na przykład ta 100 ml wersja była za, nie wiem, 18 czy 16 funtów, to już by była świetna cena, ale tutaj za 20, no to... Okej. Tak jakby, wiecie, oszczędzacie raptem co? Tutaj dwie, jakbyście kupiły małe butelki, to wyszło Wam 24, no to 4 funty oszczędzacie. No, oszczędność jakaś tam jest. Tutaj jest zestaw po prawej stronie z perfumetką za 14, także tutaj to jest okej, bo 12 sama butelka, więc za dodatkowe 2 macie perfumetkę. Perfumetki zazwyczaj kosztują 6 funtów w pełnej cenie, jak są w promocji, czasami można kupić za 3,50, także nadal oszczędzacie. 3 za 24 funty jest oferta, wow. My Little Black Dress Lace lub Faraway Aurora lub Rare Pearls lub Incandescence. Czyli każdy z tych trzech zapachów za 24, to już jest bardzo fajna oferta, bo to wychodzi po 8 funtów za zapach, gdzie tutaj średnio zapach kosztuje 12, a w tym w przypadku Aurory i 14 funtów, więc okej, nawet bardzo okej. Uwaga, bo Aurora będzie znikała z katalogu, więc jeżeli ktoś chce, no to jest w ogóle świetna okazja, żeby kupić. No, świetna. No i tutaj mamy perfumetki po prawej stronie, zobaczcie. Są perfumetki za 3,50 w tym katalogu, także znowu, tak jak mówię, no, jak jest promocja, to jest nawet dość dobra cena. A tutaj mamy zegareczek znowu, zegarynkę, jak ja to mówię, i wycofywane będą te tutaj zapachy, które widzicie, czyli Lipsy Noir, Soft Musk Delice, Faraway Infinity, a także męski zapach Musk Intense. Ogólnie te zapach musk chyba będą jakoś tak znikały, z tego co widziałam. Także nie wiem, okej, idziemy dalej. Tutaj mamy właśnie męskie, nowy zapach Black Suede Rio. 2 za 15. Chyba nie wąchałam tego. Nie, chyba nie wąchałam. Nie mam chyba próbki. Nie wiem dlaczego. Jakoś przegapiłam. Muszę zobaczyć, czy będę w stanie zamówić z kolejnym zamówieniem próbkę, żeby sobie powąchać co i jak. Także tak, 2 za 15 zestaw. A tutaj też mamy Elite Gentleman. The Moment tutaj na dole. 2 za 19,50. Tutaj mamy zestaw za 15. I Full Speed za 13,50 też w zestawie. Myślę, że te zestawy to ze względu na Dzień Ojca, bo zbliża się właśnie Dzień Ojca w czerwcu, tak jak widzicie tutaj, 18 czerwca w Anglii będzie obchodzony Dzień Ojca. Także tak. I tutaj mamy Attraction też, kosmetyki tutaj do pielęgnacji, zobaczcie, 3 za 5, świetna cena. Tutaj też 3 za 5, tutaj są żele męskie. Wtedy wszystkie te żele męskie są w dużych pojemnościach 500 ml. Także nie wiem dlaczego tak, bo były kiedyś małe, a teraz jakoś te małe butelki nam poznikały. Tutaj jakaś nowość, Hydra Gel. Aha, czyli to jest znowu produkt 3 w 1, możecie używać przed goleniem, po goleniu, a także jako taki zwykły krem nawilżający do twarzy. No i różne gadżety, okulary, zegarki, kosmetyczka, szlafrok, kapcie i piżama dla tat. Mgiełka z Planet Spa lawendowa jest porównywana do mgiełki This Works. Nie mam pojęcia, bo nigdy nie miałam tych, ale jest.
Dalej mamy olejki z Skin So Soft. I nowa seria z Planet Spa, która u Was pojawiła się w przednim katalogu, czyli wersja z białą herbatą. Oriental Awakening, tak się nazywa. I tutaj mamy żel do mycia, który sobie zamówiłam. Jeszcze nie miałam okazji wypróbować. Tutaj jest maseczka peel off i peeling do twarzy. Ale ja Wam już mówiłam, że maseczek mam pełno. Ten peeling do twarzy, ja peelingów takich mechanicznych bardzo rzadko używam, bo one mi po prostu nie służą. A żel do twarzy jest taki najbardziej bezpieczny, a poza tym, jeżeli nie sprawdzi mi się do mycia twarzy, to zawsze mogę go zużyć do mycia moich pędzli. Więc wiecie, nie ma tutaj strachu. I wszystkie pozostałe kolekcje z Planet Spa. Nie ma jakichś showowych ofert, więc jedziemy dalej. Kosmetyki do pielęgnacji stóp. Znowu nie ma jakichś showowych ofert, jedziemy dalej. Tutaj mamy nowość, którą pokazałam Wam w moim zamówieniu, czyli te skarpetki takie nawilżające, nawilżająco kojące z lawendą tutaj. Jeszcze też nie miałam okazji ich użyć. Musimy sobie nagrać jakiś taki spa odcinek, taki wiecie, gdzie nakładam maseczkę, robię właśnie, pielęgnuję stopy i tego typu sprawy. A pomalowałam sobie, zrobiłam sobie pedikir przedwczoraj, także wypadałoby taki odcinek zrobić, jak stopy ładnie wyglądają. Dalej mamy serię Avon Care, szampony, żele pod prysznic, balsamy, oczywiście kremy do rąk, bo tego jest tutaj najwięcej i te takie kremy, wiecie, dość takie te, które działają na wszystko, czyli twarz, ciało i dłonie, czyli te takie w tych puszeczkach, tych takich, wiecie, większych opakowaniach. Mamy zegarynkę na tą linię z owsem, czyli linia z owsem znika, zarówno będzie wycofany krem do rąk, jak i ten balsam do ciała, jak i ten krem właśnie wielofunkcyjny. Także ciekawe. A szkoda, bo wcześniej już zniknął ten Recovery Plus, który ja używałam latem dla Izaaka, bo no tak jakoś służą mu w zeszłym roku. Mam jeszcze chyba, bo kupiłam sobie taki, wiecie, udało mi się zrobić zapas dwóch opakowań. Także jeszcze dwa opakowania mi zostały. Natomiast tak, ani nie ma już balsamu, ani nie ma tego kremu, a teraz znika właśnie ta owsiana wersja. Tutaj mamy kosmetyki z filtrami do opalania, tutaj też są jakieś zegarynki, będzie w ostatniej sprzedaży krem dla dzieci, tutaj jest jakiś krem do twarzy z 50 filtrem i kosmetyki do włosów, tu znowu zegarynka. Bo aha, tutaj będzie akurat, tutaj to nie jest to, że nie będzie dostępny ten produkt, tylko zmiana będzie rozmiaru butelki, z tego co się orientuję, i szampony będą w większych butelkach, czyli zamiast 250 ml zrobi się 400 ml, natomiast zmniejszy się ilość odżywek, nie ilość, tylko zmniejszy się wielkość butelki dla odżywek, czyli szampony zrobią się większe, a odżywki zrobią się mniejsze. No bo tak to już jest, że zazwyczaj zużywamy więcej szamponu niż odżywki. Jeżeli kupicie w takiej samej wielkości odżywkę i takiej samej wielkości szampon i zaczniecie używać je w tym samym dniu, to szampon zużyjecie, daje Wam głowę dużo, dużo wcześniej, zanim zużyjecie odżywkę. Bo odżywkę nakłada się, no zazwyczaj tak mniej więcej od połowy włosów do końcówek, nie, żeby nie dotykało skóry głowy, bo może potencjalnie ją przetłuścić. Oczywiście za wyjątkiem tych odżywek, które są przeznaczone do skóry głowy. Ale generalnie te odżywki, tutaj, o których mowa, to są te tradycyjne. Także tak to będzie, zmiana następuje chyba w następnym katalogu. 3 za 7 jest oferta w tym momencie. I widzicie, tutaj jest, mówię, szampony i odżywki mają zegarynkę.
2 za 7. Tutaj jest oferta na olejki do włosów. Szczotki, tutaj nic nie ma ciekawego. Zestaw 6 za 12 funtów. Olejek Skin So Soft. Olejek do włosów. Płyn do kąpieli. Aloha Monoi. Balsam do ciała kokosowy. Nowy ten żel pod prysznic, który pojawił się w poprzednim katalogu Gateway Dreams i też mygiełka z tej samej serii zapachowej. Tutaj mamy płyny. Fajna oferta jest na te płyny 500 ml. Jest za funta 50, a normalnie jest 2,25, także warto. Warto sobie zamówić. A to mi przypomniało, że miałam sobie też zamówić płyn do kąpieli. No i mamy tutaj też żele pod prysznic, mydło do rąk i są za funta, więc jakby wiecie, no warto sobie, więc jakby wiecie, warto sobie kupić, bo te żele są naprawdę fajne. Ja używam ich też do mycia rąk, także jeżeli brakuje Wam mydła do rąk, to też możecie sobie właśnie taki żel kupić. Dalej mamy tutaj mygiełki za 2,50, produkty do pielęgnacji dla dzieci, do mycia. Tutaj mamy trzy kosmetyki za 8 funtów na serię Senses Essence. Tutaj wiecie, to jest mydło w płynie, lotion do rąk, czyli taka emulsja do rąk i mygiełka zapachowa. 3 za 8 funtów. Tutaj wchodzimy w zapachy dla domu. Tych nigdy nie miałam, nie mogę Wam ani polecić, ani wiecie, nie polecić. Tutaj te nowe, znaczy nie nowe, kolekcje, które u nas już były, tylko w nowych opakowaniach. Tak jak widzicie, mamy te z patyczkami, których Wam nie polecam. Świeczki są fajne, olejki nie wiem, bo nie używałam. Wosk ok, jak najbardziej, i saszetki też jak najbardziej, ale zobaczcie, podeszły do 3 funtów te saszetki, a były za 2. Także moim zdaniem to zaczynają się robić trochę zbyt drogie, jak na to, czym to jest po prostu saszetka zapachowa. 3 funty za coś takiego to jest lekka, moim zdaniem, przesada. I pozostałe zapachy z patyczkami. O, Wy też macie tą koszulę, bo widziałam tą koszulkę do spania. Dalej różnego rodzaju piżamy, które są zdecydowanie, moim zdaniem, zbyt drogie. 22 funty za piżamy. Ok, wolę iść do Primarka, kupić sobie taką za 13. Też będę w niej spała, tak samo jak w tej za 22. Tutaj mamy jakieś pojemniki do domu, ale tak jak zawsze Wam mówię, znowu cena. I dużo lepsze pojemniki możecie kupić na przykład w Ikei. Tutaj jest jakiś ręcznik taki i turban. Okulary przeciwsłoneczne. Tak przejedziemy, bo tutaj nie ma żadnych ofert. Tutaj są torebki. Znowu okulary przeciwsłoneczne. Trochę biżuterii. Żebyście mogli sobie zobaczyć, jaka biżuteria u nas jest. Znowu okulary przeciwsłoneczne. Te są nawet całkiem ładne z tymi biżuteria. Jednak odesłałam naszyjnik. Zostawiłam sobie tylko kolczyki i bransoletkę. Naszyjnik tak jakoś wydawało mi się trochę za dużo. Nie wiem. Jestem dziwna, jeśli chodzi o naszyjniki. Tutaj macie zestaw kolczyków, zegarki, kolejna piżama, 14 funtów. I szalik z gwiazdkami, takim, ok. I poncho tutaj jest po prawej stronie, takie zimowe jeszcze. I na samym końcu mamy zestawy z serum Power, Renewal Power Serum i z tym kremem pod oczy z tej samej serii i kremy z serii Anew. Wszystkie 3 za 34, jeśli kupicie Reversalis, 36, jeśli kupicie Ultimate i 38, jeżeli kupicie Platinum. I tak to wygląda, moi kochani. I tutaj na samym końcu jeszcze jest sam krem pod oczy, właśnie Renewal Power Eye Cream za 12 funtów.
oszczędzacie 2, bo będzie, jest po 14. A tutaj jeszcze na samym końcu jest zestaw krem pod oczy z Renewal Power Serum za 28 funtów. Przepraszam za odgłosy w tle, to jest mój syn, który niestety dołączył do mnie w połowie przeglądu. No, jest teraz wolno od szkoły w tym tygodniu, więc naprawdę nie miałam jak nagrywać, bo no, młody będzie biegał wokół mnie, mimo że staram się, wiecie, iść do drugiego pokoju, to i tak nudzi mu się beze mnie, więc 20 minut ciężko jest wytrzymać bez mamy. Także, moi kochani, przepraszam, jeżeli Wam to przeszkadza, ja i tak starałam się tutaj poprosić go, żeby był cichutko, ale wiecie jak to jest, po prostu już mu się nudzi. Także kochani, dziękuję Wam za wspólny przegląd katalogu, dajcie mi znać, co Wy na ten temat myślicie. Powiem Wam szczerze, że ponieważ już widziałam, wiecie, first look na lipiec, to przygotujcie się na masę nowości w lipcowym katalogu. Także kochani, buziaczki. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!